Cześć! Dzisiaj otworzę cały kalendarz adwentowy z Nyxa. Myślę, że może być on jednym z najbardziej opłacalnych kalendarzy adwentowych, a to dlatego, że ma aż 31 okienek. W sumie nie jest też aż taki drogi, więc jeżeli lubicie moje odcinki z otwieraniem kalendarzy adwentowych, zostawcie łapkę w górę i zapraszam do oglądania całego. Za ten kalendarz adwentowy zapłaciłam 60 euro na złotówki, w przeliczeniu jest to 225 zł. W drogerii DM w Niemczech go kupiłam. Mamy tutaj aż 31 okienek, pudełeczek, więc cena ogólna w przeliczeniu na sztukę to około 7,20 zł, więc bardzo tanio. Zaczynamy oczywiście od jedynki. W tamtym roku otworzyłam ponad 50 kalendarzy adwentowych i ten kalendarz z Nyxa był moim zdaniem jednym z najfajniejszych. Również miał 31 okienek, był lekko tańszy, ale były same pełnowymiarowe produkty i nie tylko pomadki, więc naprawdę mnie zaskoczył. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. Pierwsza rzecz, pomadka do ust Soft Matte Metallic Lip Cream w kolorze Cannes. Opakowanie jest pełnowymiarowe i jej regularna cena to 31,90 zł. Wykończenie niby metaliczne, ale moim zdaniem nadaje się do noszenia na co dzień. Czas na dwójkę, a jeżeli jeszcze nie widzieliście filmu z kalendarzem adwentowym Nyxa, który otwierałam w tamtym roku, to koniecznie nadróbcie zaległości. Zostawiam Wam link w opisie. I mówię o tym dlatego, że wiele osób z mojego polecenia później kupiło tamten kalendarz i wiele osób było bardzo zadowolonych. Produkt z dwójki to Candy Stick, czyli błyszczyk. Również w pełnowymiarowym wydaniu jego cena to 35 zł. Powiedziałabym, że jest to kolor wina, a jego nazwa to Single Serving. Numer 3, wydaje mi się, że troszkę większe pudełeczko jest tym razem. Ja lubię formę w kalendarzach adwentowych, gdzie zamiast okienek mamy pudełeczka, a dajcie znać, jak to jest u Was. Jak widzicie, grafika kalendarza też nie jest jakaś świąteczna, ale zauważyliście też to po moich innych filmach, że teraz mocno od tego odchodzą. Pomadka do ust serii Sleep Tease. Już widzę po opakowaniu, że kolor mi się spodoba i cena regularna to również 35 zł. Mega odcień, zdecydowanie moje klimaty, nazywa się Strawberry Whip. Czas na czwórkę. Jakie wielkie pudełeczko. Cały czas były jakieś pomadki, więc wiadomo, czas na coś innego. Opakowanie bardzo lekkie póki co, a w środku tuż do rzęs, On The Rise, ma dawać nam objętość i póki co ten produkt wygląda mi na próbkę. I tak, jest tutaj 5 ml, standardowo sprzedają w 10, więc wychodzi 25 zł za ten tusz, standardowo czarny. Szóstka Mikołajki, kolejne duże, już cięższe pudełko. I w tym miejscu chciałam Was poprosić, jeżeli doceniacie poświęcony mój czas na nagranie tych kalendarzy adwentowych, bo jak widzicie, robię to starannie, staram Wam się wszystkie ceny przeliczać, to koniecznie zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, jest to darmo. Nic Was to nie kosztuje, możecie również skomentować, jeżeli nie wiecie co skomentować, napiszcie serduszko, wyślijcie serduszko. Dzięki temu YouTube będzie wiedział, że film Wam się podoba i będzie mógł go polecać dalej. A ten produkt to nic innego jak bibułki matujące. Ciekawym tematem jest to, że są one zielone, ale ten kolor mógł wskazywać napis hemp, czyli konopia. Za takie opakowanie producent życzy sobie 29 zł. Numer 7 z szampanem opakowanie, cóż mogę rzec? Szampan wylewa się, toast mogę wznieść. Sprawdźmy zawartość tego pudełka, a dla ciekawostki powiem Wam, że w tamtym roku zawartość kalendarza na 31 okienek z Nyxa wynosiła ponad 1000 zł. Zobaczymy, jak będzie tu. Produkt tej serii już mieliśmy w kalendarzu adwentowym, bym powiedziała, że w takim bardziej normalnym odcieniu. Ten mi wpada w takie miedziane, co uważam, że nie każdemu może to pasować, a przede wszystkim może wyrzucać zęby. To jest minus. 35 zł, pełnowymiarowy produkt. Odcień nazywa się Modern Soul. Numer 8 i przy okazji właśnie tego pudełeczka chciałam Wam przypomnieć, że filmy z otwieraniem kalendarzy adwentowych w tygodniu wstawiam codziennie o godzinie 15, a w weekendy właśnie o 8. Produkt z tego opakowania to Soft Matte Lip Cream, również wykonany metalicznym. Bardzo ciemny odcień o nazwie Madrid. Może ktoś z Was był kiedyś w Madrycie, dajcie znać, albo w Hiszpanii. Ja akurat byłam na Majorce, dokładnie w miejscowości Palma. Dziewiątka. Bardzo długie opakowanie, płaskie. Może coś do ust by się tu trafiło. Wiecie, jakaś kredka i te sprawy, bo tego typu produktów jeszcze tu nie mieliśmy. Mam takie przeczucie, że właśnie to może być to. Oby tylko nie czarna. Co prawda nie do oczu, ale do ust. Kredka, ale i tak fajnie, że jest tutaj coś innego. Zobaczmy jej kolor. Podoba mi się jej wykończenie po opakowaniu, natomiast myślałam, że będzie trochę ciemniejsza, ale to lepiej, że jest jasna. Trochę taka perłowa, metaliczna. Cena produktu to 15,90 zł. Dziesiątka. Co Wy używacie najczęściej z Nyxa? Czy ta marka jest Wam znana? Mi zdecydowanie Nyx kojarzy się z pomadkami do ust właśnie. Ja osobiście wolę mieszane
wybrane kalendarze, dlatego że sporo marek znam, ale wiadomo, nie wszystkie produkty. Ale dla kogoś, kto nie zna właśnie tej firmy, to myślę, że naprawdę spoko przetestować sobie dużo produktów za naprawdę niską cenę. Tym razem produkt z innej serii NYX Lingerie. Mam nadzieję, że dobrze to czytam. Ogólnie pomadka do ust w wykończeniu matowym, zdecydowanie nie mój kolor, dlatego nie będę go testować. Nazywa się Cashmere Silk. 11, tym razem pudełeczko w troszkę innym rozmiarze, dlatego też myślę, że trafi się tutaj zupełnie coś innego. Dużo papieru tutaj jest wykorzystane, przez to produkty są bardzo zabezpieczone, bo tak jak widzieliście we wcześniejszych filmikach, w niektórych kalendarzach trafiały mi się produkty rozkruszone. Kolejny odcień pomadki Soft Matte Metallic Lip Cream. Kolor bardzo odważny, bo fioletowy, z lekką odrobiną różu, i testuję go na ręku dlatego, że nazywa się Seul i niestety korona pokrzyżowała mi plany w tym roku, bo miałam właśnie być w Seulu. No szkoda, ale fajnie byłoby się pojawić właśnie w tym mieście i z tą dokładnie pomadką. A cena to oczywiście 31,90 zł. Numer 12 i normalnie powiedziałabym, że jesteśmy już w połowie kalendarza adwentowego, ale nie, ponieważ tutaj przypominam, że mamy 31 okienek. Mi się podobają te kalendarze, gdzie jest dużo produktów. Najbardziej to się wtedy opłaca. Produkt z tej serii już mieliśmy, tym razem inny odcień, taki brązowawy, nudziakowy. Nazywa się Decadent i cena kosmetyku z tej serii to jest 35 zł. Czas na 13. Mam nadzieję, że nie będzie to dla nas pechowe pudełeczko. Kształt zupełnie inny i tu na 100% nie będzie produktu do ust. Mam już swój pewien typ, co może się tu znaleźć. Jest to brokat. Wysypię go trochę na skórę. Wiadomo, lepiej będzie, gdy nałożymy go na jakąś bazę. Jego cena to 26,90 zł. Odcień to numer 8. Teraz tak sobie patrzę na kalendarz z daleka i wiem, że na pewno już mi pisaliście to w komentarzach. Zamiast 13 otworzyłam 31. No nie wierzę, ale fail. To już po prostu wiem, skąd ten brokat tam, ale z drugiej strony 13,31, no te same cyfry są zawarte, ale ja się cały czas przyglądałam tamtemu pudełeczku, więc w mojej podświadomości siedziało to, co tam może być i chyba dlatego przez przypadek otworzyłam. Powerpuff, czyli kremowe pomadki, które w środku posiadają taką gąbeczkę. Ja już kiedyś je używałam, bardzo ciekawe wykończenie. Koszt tego produktu to 41 zł, a nazwa odcienia to Teacher's Pet. Numer 14. Myślę, że jak podaję cenę, to już zdążyliście zauważyć, że ten kalendarz zdecydowanie przewyższa swoją wartość, bo produkty są w granicach 30-20 zł. No i widzicie też, że są pełnowymiarowe. Kredka do oczu w fioletowym odcieniu, nazwa to Purple. No ja raczej tego koloru u siebie w makijażu nie wykorzystam, ale cena to właśnie 29 zł. Numer 15. Ja u siebie na kanale otwieram kalendarze adwentowe tak naprawdę różną zawartością, ale jeżeli lubicie takie typowo makijażowe, to są u mnie takie filmy z tego roku. Na przykład poprzedni film to był kalendarz z Revolution, więc jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zobaczcie na moim kanale i widzę tu coś nowego. Killer Instinct za 33 zł produkt, który raczej również ze względu na kolor nie nadaje się na co dzień. Takimi mocnymi, złotymi drobinami. Nazwa to Cheap Feels. Ja naprawdę nie wiem, co się dzisiaj ze mną dzieje, ale wygląda na to, że ominęłam numer 5, ale byłam przekonana, że tutaj jest naprawdę 21. A przynajmniej zobaczcie tak z daleka, zdecydowanie ten numer jest bardziej widoczny. No, jest mi po prostu głupio, że to ominęłam. Mam nadzieję, że mi wybaczacie ten błąd, bo to już drugi raz w tym kalendarzu. Mam nadzieję, że tu będzie coś fajnego, co nam zrekompensuje właśnie tą pomyłkę. Ponownie metaliczna seria, 31,90 zł. Odcień to Milan. Pokażę Wam, jak wygląda na dłoni, bo wydaje mi się, że może być ładny. Oj, no nie wiem, czy bym w sumie to na co dzień nałożyła. Jak widzicie, kolor opakowania zdecydowanie odbiega od tego, co jest w buteleczce, co jest moim zdaniem minusem, dosyć dużym. 16. Mam nadzieję, że do końca już nic tutaj nie pominę. Trochę dużo produktów do ust, tutaj przyznam, że w tamtym zeszłorocznym była większa różnorodność. Błyszczyk Candy Stick, raczej w takim różowym, cukierkowym odcieniu, a nazwa to Jelly Bean Dream. Kolor bardzo zbliżony do opakowań pudełeczek, cena 35 zł, numer 17. Najcięższe opakowanie z tych dotychczasowych, czy to kolejny błyszczyk. Chciałabym, żeby mnie czymś zaskoczyli, bo naprawdę widzę, ogromną mają bazę produktów, ale póki co powtarzają się te same serie. To miałam już dotychczasowo, tu się trafił nowy odcień. No i taka mocna czekoladka, bym powiedziała wręcz, że Nutella. Nazwa to Last Frontier, nie wiem, czy to wszystko dobrze czytam. Numer 18. Staram tak szybko, dynamicznie montować te odcinki, żeby nie był za długi i żebyście się nie nudzili. I znów niestety powtórka tych metalików. Tyle wcześniej było, a tym razem o nazwie Dubai Dubai, 31,90 cena.
19. Sprawdzam, co dalej. Ja jako osoba, która już otwiera któryś rok z rzędu te kalendarze adwentowe, gdy wcześniej nie nagrywałam otwierania całych kalendarzy, to nagrywałam na vlogmasach, czyli takie codzienne vlogi w grudniu aż do świąt, więc niestety te kalendarze są powtarzalne w produktach. Przetestujmy błyszczyk w czerwonym kolorze. Piękny. O nazwie Jawbreaker. Cena, jak już wiemy, to 35 zł. Mam nadzieję, że ten kalendarz mimo wszystko Was nie nudzi i oglądacie do końca. Będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobicie. I na koniec napiszecie spostrzeżenia odnośnie tego kalendarza. No i a propos nudy, nie mamy tu nudy, bo trafił się zupełnie nowy produkt nie do ust. Jest to tusz do rzęs Worth the Hype. Miniaturowa wersja jest do kupienia na stronie za 39 zł. 21. Jeśli chodzi o te tusze do rzęs, to tyle już ich tu mam z kalendarzy adwentowych, więc coś czuję, że zapas na cały rok będzie. 41 zł cena za kolejny produkt Power Puff. To już mieliśmy, tylko że inny kolor. I zdecydowanie są to pomadki do takich artystycznych makijaży. Jeszcze w sumie nigdy nie widziałam nikogo na ulicy w takiej fioletowej pomadce. Choć byłoby miło, ja oczywiście jestem za tym, żeby szaleć z makijażem. Kolor to Senior Class, numer 22, ale jak widzicie, jeszcze trochę tych okienek tutaj mamy. Przyznam Wam, że samej mi się zdarza wyjść w takiej dziwnej pomadce na miasto i zdecydowanie widzę wtedy spojrzenia na ulicy na mnie. Dziwnej mam na myśli całej złotej i tak dalej, bo na mój drugi kanał Gram Paula nagrywam takie filmy rozrywkowe i tam po prostu szaleję sobie często z kolorami ust. Tu nic nowego, kolejny produkt do kolekcji. Naprawdę szkoda, bo oni mają dużo różnych produktów, więc mogliby dać coś innego. Nazwa tego odcienia to Urban Oasis 23 i nie jest to przedostatnie okienko. I sprawdzamy. Kolejny metalik 31,90. Odcień nazywa się Monte Carlo 24. W tych takich świątecznych okienkach zawsze coś innego. Moim zdaniem wręcz najciekawszego rzucają, więc zobaczymy, czy się zaskoczymy. O, wow! Cóż za szalony kolor, ale według nazwy to olejek do ust, więc może nie będzie to niebieski odcień, ale zaraz się dowiemy. Chyba jednak tak. Wydawało mi się, że olejki będą bardziej pielęgnacyjne, no i faktycznie delikatna, błękitna poświata. Cena to 27 zł. 25. Wiele kalendarzy adwentowych, które otwieram, mają dodatkowe okienko. Właśnie 25 i jak nie w numerze 24, to właśnie w tym trafiają się najfajniejsze rzeczy. 35 ziko za ten produkt, ale nazwa mnie tu bardzo ciekawi, więc przetestuję ten produkt na sobie. Let's get physical. Nie kojarzy mi się to z niczym innym jak z piosenką Dua Lipy. Dajcie znać, czy lubicie ją, czy słuchacie jej muzyki. Ja w ogóle kiedyś byłam na pokazie w Paryżu, gdzie ona śpiewała na żywo. Jeszcze nie była taka bardzo znana, bardzo blisko mnie stała. Jak myślicie, Dua Lipa nosiłaby pomadki o tym odcieniu? Ja obstawiam, że tak i sama spróbuję wykorzystać go w jakimś makijażu. 26. Swoją drogą fajnie by było, gdyby kosmetyki na przykład nosiły nazwy różnych popularnych piosenek. Pomadka metaliczna zdecydowanie najwięcej się w tym kalendarzu znalazło. Odcień to Rom, czyli Rzym i vlogi z Rzymu możecie zobaczyć na moim kanale. W sumie byłam w wielu miejscach na świecie, na różnych kontynentach, ale Rzym na pewno utkwił mi w pamięci. 27. Jeśli byliście w Rzymie, to koniecznie dajcie znać, czy Wam się podobało, bo mi bardzo. Do środka zaglądamy i od razu widzimy. Szalony kolor pomarańczowy. Błyszczyk z serii Candy Stick, 35 zł. Odcień o nazwie Sweet Stash. 28. Trzy ostatnie okienka. Bardzo, bardzo pamiętam, jak nagrywałam ten kalendarz w zeszłym roku i myślę sobie, że robiłam to z większym podekscytowaniem. Chyba przez długi czas już będę pamiętała ceny NYXa na pamięć. Znów metalik, a odcień to Budapeszt. W Budapeszcie również byłam. 29 i 30 postanowiłam, że zrobię troszkę coś innego i otworzę te dwa pudełeczka. Jak widzicie, po prostu naraz. Zastanawiam się nad tymi odcieniami, czy oni dali coś, co im się nie sprzedaje, bo raczej chyba nie są to takie przez większość wybierane. Z serii Lingerie, brązik o nazwie Mason, a kolejny to Chic Appeal. Lewa strona, cena to 29,90, prawa 35 zł. Zawsze nie mogę się doczekać, żeby Wam pokazać wszystkie produkty z bliska koło siebie i wartość rzeczy z tego kalendarza adwentowego jest to około 1000 zł, więc podobnie jak w tamtym roku, ale w tamtym roku mieliśmy dużo większą różnorodność, bo zobaczcie, tutaj praktycznie
praktycznie są same produkty do ust. No i fajnie, że są pełnowymiarowe, ale też te kolory nie są uniwersalne dla każdego. Przypominam, że te z tej strony to metaliki i tylko 5 produktów, które nie są rzeczami do ust. Dajcie znać, co o tym myślicie i jestem ciekawa, kto jeszcze filmu nie wyłączył, więc możecie napisać w komentarzu różowy. Zobaczymy, kto tutaj jeszcze jest. I wyszło tak, że kalendarz naprawdę ma bardzo dużą wartość. Zapłaciliśmy za niego o wiele mniej. Te produkty są pełnowymiarowe, no ale jest się do czego przyczepić, ponieważ odcienie tych pomadek nie do końca są takie, które będą pasowały wszystkim, więc to zdecydowanie na minus, bo jak wiemy, w tamtym roku kalendarz adwentowy z NYXA był bardziej różnorodny, też były pełnowymiarowe produkty, a dodatkowo był jeszcze tańszy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć, co w tamtym roku się znalazło w tym kalendarzu, to koniecznie też zobaczcie tamten film, bo wiadomo, kalendarze adwentowe czasami z ubiegłych lat wracają, więc jeżeli byście gdzieś go napotkali, tą kosteczkę czarną z NYXA, to bym naprawdę mocno polecała. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli lubicie, gdy nagrywam kalendarze adwentowe i już jutro o godzinie 15 nowy odcinek z kolejnym kalendarzem.